Cześć Wam! Dzisiaj zrobimy mydło z jednego tylko oleju, a będzie to olej rycynowy. Ja z oleju rycynowego, takiego czystego, rzadko robię mydło. Najczęściej dodaję go do mydła, dlatego po prostu ze względu na jego cenę. Używam oleju rycynowego do różnych kosmetyków, w szczególności do włosów. On bardzo jest taki gęsty, regeneruje włókna włosów i do tego celu jest doskonały. Często też dodaję go do mydeł ze względu na jego właściwości. A jakie mydła z niego wychodzą, to dowiecie się na końcu tego filmu. No więc tak, odmierzyłam sobie 100 g oleju rycynowego tutaj. Teraz sobie zważę sodę kaustyczną. Bo oczywiście ci, co mnie oglądają, to już wiedzą, że do zrobienia mydła potrzebujemy trzech rzeczy, czyli tłuszczu, silnej zasady, w naszym przypadku będzie to wodorotlenek sodu, soda kaustyczna oraz wody. Wszystkie te mydła jednoolejowe, żebyśmy mogli je sobie fajnie porównać, to robię z takiej samej ilości tłuszczu, czyli 100 g tłuszczu, 38 g wody na 100 g tłuszczu i 5% przetłuszczenia. No i tylko po prostu różni się ilość wodorotlenku sodu, bo wiadomo, każdy tłuszcz potrzebuje innej ilości, żeby się zmydlić. Na końcu tego filmu będzie receptura. Także sobie, jeżeli będziecie chcieli zrobić takie samo, to sobie popatrzcie na koniec filmu, tam znajdziecie przepis. I teraz woda, żeby rozpuścić wodorotlenek. Wodę oczywiście używam schłodzoną, też wezmę jedną kostkę lodu, żeby było to wszystko jeszcze chłodniejsze. Wodorotlenek się rozgrzewa podczas rozpuszczania, a chcemy, żeby ta mieszanina miała jak najniższą temperaturę. Jak widzicie, moja woda składa się w większości z lodu, ale to się rozpuści w trakcie dodawania wodorotlenku sodu. A mając tak mocno zmrożoną wodę, jestem pewna, że po prostu ta mieszanina nie będzie mi parować, nie zagotuje się. Jest to o wiele bezpieczniejsze niż używanie wody w temperaturze stołowej. Wkładam naczynie do naczynia i jeszcze zalewam chłodną wodą. O, po to, aby robić to w takiej jeszcze dodatkowo zimnej kąpieli wodnej. Wszystkie te mydełka jednoolejowe wkładam w takie same foremki, takie słodkie chmurki silikonowe i po upływie doby wyciągam je z nich i oceniam ich kolor, ich twardość, ich zapach i ich pianę. Przyznaję punkty, potem możecie zobaczyć sobie w tabeli, z jakiego tłuszczu możecie uzyskać jakie mydło. No i tak samo zrobię z tym. W tej chwili zrobię mydło, włożę je w tą foremkę, a później na tym filmie będziecie nagranie mieli z jutra i zobaczycie, co wyszło z mydła z oleju rycynowego. Ja już wiem, bo ja już nieraz dodawałam olej rycynowy do mydła, więc wiem mniej więcej, jak to wychodzi. Będziecie robić samodzielnie mydło. Jeżeli jeszcze nie robiliście mydła, to zapraszam Was na mój film o podstawach robienia mydła i o środkach ostrożności, ponieważ no, podczas robienia mydła mamy do czynienia z żerącymi substancjami, to znaczy dokładnie z jedną żerącą substancją. Dopóki ona się nie połączy z tłuszczem, jest ona dosyć niebezpieczna, parząca, dlatego trzeba wiedzieć, jak się z tym obchodzić. Mieszając, rozpuszczam wodorotlenek. On w takiej bardzo chłodnej wodzie się wolniej rozpuszcza, ale mimo wszystko no, jest to bezpieczniejsze i też metoda robienia mydła, jaką tutaj stosuję, to jest metoda na zimno, więc czym chłodniejsze składniki, oczywiście bez przesady, no nie? Ale chłodniejsze składniki dadzą lepszy rezultat.
Z moich doświadczeń wynika, że najlepsza temperatura podczas robienia mydła na zimno to jest temperatura taka od pokojowej temperatury do 40 stopni Celsjusza mniej więcej. Wtedy ono bardzo ładnie się miesza, nie zbryla się momentalnie, można z nim pracować, jest takie plastyczne, elastyczne. W niższych temperaturach tego nie robiłam, bo po prostu musiałabym schładzać sobie te tłuszcze i wodorotlenek sodu, a to chyba jest zbędny wydatek energii, żeby to jeszcze dodatkowo schładzać. Natomiast jeżeli są wyższe temperatury, to zaczynają się problemy, bo tłuszcz momentalnie się ścina, jest takie mydło trudne do nalania do formy, trudne do wymieszania odpowiedniego. Dlatego dobrze jest trzymać temperatury takie 40, no 45 stopni maksymalnie. No i bardzo dobrze jest, kiedy zarówno wodorotlenek, jak i tłuszcz ma podobną temperaturę. Dobrze, mój wodorotlenek całkowicie się rozpuścił. Jak widzicie, lód również się rozpuścił, no ponieważ ta mieszanina się zagrzała. W tej chwili jest dosyć chłodna, ale mimo wszystko ona nadal jest parząca, żrąca. Można, jeżeli byście sobie to wylali na ciało, no to moglibyście mieć oparzenia chemiczne. No i teraz ten rozpuszczony w wodzie wodorotlenek, czyli łuk, wlewam do oleju rycynowego. Jak widzicie, olej rycynowy momentalnie zaczyna reagować z łukiem. Tworzy się taka srebrzysta, tutaj, no nie wiem jak to nazwać, masa, ładnie to wygląda, która stopniowo robi się coraz bardziej biała. No i teraz, tak jak już Wam wielokrotnie mówiłam, trzeba by to mydło dosyć długo mieszać, żeby ono się zmydliło. Chociaż jak widzicie, olej rycynowy bardzo szybko się zmydla. On jest bardzo gęsty i ta cała masa momentalnie robi się taka mocno gęsta. Ale mimo wszystko ja jeszcze trochę chyba zamieszam ją mikserem, aby ona szybciej się zmydliła. Jest ją bardzo trudno zamieszać mikserem, ponieważ ona jest bardzo, bardzo gęsta i po prostu te łopatki wirują w przestrzeni, nie łapią tego mydła. Natomiast no, olej rycynowy przepięknie się zmydla. Już widzicie, jaki jest bialutki. Zobaczymy, jaki efekt będzie po wyjęciu z formy. Ja już naleję to mydełko do formy. No przepięknie wygląda, jak po prostu najlepszy deser. I w tym stanie zostawiam mydełko do następnego dnia, a za chwilę zobaczycie film z przyszłości, czyli z jutra, jak to mydełko wygląda po dobie od zalania formy. Dobra, słuchajcie, to teraz jesteśmy już 24 godziny później. Mydełko rycynowe już się zestaliło i możemy sprawdzić jego właściwości. Jak widzicie, jest to mydło twarde. To jest jedno z niewielu mydeł, które wychodzi z płynnego oleju, wychodzi twarde. I to jest naprawdę bardzo twarde, więc za twardość dostaje 3 punkty to mydełko. W kolorze jest takie, nie jest czysto białe, jest ta biel troszkę złamana, no ale powiedzmy, że jest bardzo jasne, więc dostaje może no, nie maksymalną ilość punktów, ale damy mu 2,5 punkta. No i jeżeli chodzi o zapach, to tu musicie uwierzyć mi na słowo, jest zupełnie bezzapachowe, może z jakimś tam lekką przebitką, ale to w ogóle nie będzie wyczuwalne, zwłaszcza jeżeli byście dodali jakiegoś olejku zapachowego czy coś. No i teraz chwila prawdy, sprawdzamy pianę tego mydełka.
Mam tu miskę z ciepłą wodą. Wodę zawsze staram się w takiej temperaturze około 20 kilku stopni mieć, bo jak wiecie, czym cieplejsza woda, tym mydło bardziej się pieni. No i sprawdzamy. No i niestety, jak widzicie, to mydło nie ma piany. Praktycznie w ogóle się nie pieni. Także olej rycynowy jest świetny jako dodatek do mydła, bo to mydło jest takie kremiste, takie bardzo, bardzo kremowe. Ale jeżeli chcecie uzyskać mydełko, w którym będzie piana, no to nie możecie użyć czystego oleju rycynowego. Musicie coś tutaj jeszcze dodać. No, no i to by było na tyle. Pobierzcie sobie tabelę z mydłami, które już sprawdziłam do tej pory z podpisu do filmu i tam będziecie wiedzieć, jaki olej, jakie mydło można uzyskać, z jakiego oleju. No, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, pa!